Wierzę, że Biblia jest godna zaufania i posiada autorytet Słowa Bożego. I wierzę, że podzielacie mój pogląd. Amen. Wierzę także, że należy interpretować Biblię w jej pierwotnym kontekście, zgodnie z pierwotną intencją jej autora, a nie w świetle rozwijających się denominacyjnych interpretacji. Ten pogląd sprowadził na mnie różne przykrości. Nikt z nas nie podchodzi do tematów, którymi ostatnio się zajmowaliśmy, bez bycia poruszonym. I nikt z nas nie jest neutralny interpretacji Biblii. Wszyscy wnosimy do naszej interpretacji bagaż różnego rodzaju. Nie możemy od tego uciec, ale musimy pozwolić, by Pismo Święte było nadrzędne ponad naszymi priorytetami i denominacyjnymi tradycjami. Musimy pozwolić Biblii przemawiać silniej niż nasza teologia systematyczna, czy też nasza historyczna pozycja w tematach, których interpretacja tłumi wyraźny przekaz biblijnego tekstu. Z powodu czegoś, co robimy lub czegoś nie robimy ze względu na historyczny rozwój rzeczy. Nie podchodzę do tych tematów z nastawieniem, że ja wszystko wiem. Mam na tyle rozumu, żeby wiedzieć, że nie wiem. Ale podchodzę do tych tematów wykorzystując okazję bycia pomocniczym pastorem, dlatego że większość pastorów woli nie dotykać tych tematów, jeśli są bystrzy. Moje podejście jest takie, że chcę ściśle trzymać się Pisma i dzielić się moim zrozumieniem Pisma. I chciałbym rzucić wam wyzwanie, zadając pytanie, dlaczego wierzycie w to, co wierzycie w tej dziedzinie i zachęcić was do ponownego zastanowienia się nad tym. I proszę, byście uważnie słuchali. Poczekajcie ze snem jeszcze 5 minut. Celem nie jest to, byście całkowicie radykalnie zmienili swoje postępowanie w naszej baptystycznej tradycji. Moim celem jest zachęcić was do głębokiego przemyślenia tego, w co wierzycie i pozwolić, by Biblia była dla was autorytatywna. I problem w tym, że jest to bardzo niewygodna pozycja, ponieważ większość z nas wie, w co wierzy, bez czytania Biblii. I to opiera się na latach słuchania kazań i na latach czytania denominacyjnej literatury. I przez lata mama mówiła nam, co jest dobre, a co złe. I nawet nie wiedząc kiedy, tak jak Żydzi, którzy budowali ustną tradycję wokół Pisma, tak i my rozbudowujemy naszą tradycję, aby chroniła nas przed radykalną naturą natchnienia Pisma. Chciałbym zająć się tematem i cała rzeka tematów rozlewa się w moim umyśle. I powiedziałem mojej żonie Peggy, że denerwuję się tym, ponieważ chcę to zaprezentować logicznie, aby ludzie mogli to przeanalizować i moim pragnieniem nie jest, byście koniecznie zgodzili się ze mną, ale moim pragnieniem jest przedstawić to bardzo jasno i mam nadzieję, że będziecie się modlili, abym był w stanie to zrobić. I w swoim zwiastowaniu staram się prezentować podejście do Biblii, którego nauczam na naszych wieczornych seminariach. To znaczy, że musimy interpretować Biblię w jej kontekście, w jej historycznym kontekście, w jej literackim kontekście, sprawdzić, co autorzy chcieli powiedzieć i do kogo to powiedzieli. I przez ostatnich kilka tygodni zajmowałem się literackim kontekstem listu, który jest jednym z najtrudniejszych ksiąg biblijnych. Pierwszym listem do Koryntian. Listem napisanym do kościoła, który miał problemy. Do zboru, który kierował się greckim myśleniem, bardziej niż hebrajskim myśleniem. List skierowany do grupy ludzi, którzy byli dumni, że różnili się od innych zborów założonych przez apostoła Pawła. I Paweł w tym liście dotyka kilku kwestii. I ostatnim razem zwróciliśmy uwagę na to, że apostoł Paweł otrzymał kilka pytań z tego zboru, na które Paweł odpowiada, używając takiej frazy a co do duchowych darów, czy duchowych kwestii i tak dalej. A więc Paweł odpowiada na pytania i próbuje pomóc zaprowadzić porządek w zborze, który jest raczej nieuporządkowany. I ogólny kontekst od 11 do 14 rozdziału to kontekst publicznego zgromadzenia. I w zeszłym tygodniu zajmowaliśmy się rolą kobiet w publicznym
publicznym zgromadzeniu i mówiliśmy o niepewności połączenia nauczania na temat Wieczerzy Pańskiej w 11 rozdziale i różnych grup domowych, które istniały w Koryncie, które tworzyły te różne frakcje. Jedni preferowali Pawła, inni preferowali Apollosa, jeszcze inni Piotra, no i w końcu ci, którzy najbardziej lubili Chrystusa. A więc mamy grupy domowe, które preferują różnych przywódców i mamy jakieś wspólne zgromadzenie tych wszystkich grup. I w takim kontekście pojawia się kwestia kobiet. I tym zajmowaliśmy się ostatnim razem. Różnicą pomiędzy tym, co czytamy w 5 wierszu 11 rozdziału i 34 wierszem z 14 rozdziału. A teraz zawęzimy nasze rozważanie do tego, co znajduje się między 12 a 14 rozdziałem. A więc jest to fragment, który w głównej mierze mówi o duchowych darach. I w następnym tygodniu planuję głosić na temat samych duchowych darów. I mam nadzieję, że będziecie się o mnie modlić. Natomiast dzisiaj chciałbym się zająć tą najbardziej kontrowersyjną kwestią, a mianowicie mówienie językami. Jestem profesorem Starego Testamentu. Jest to dla mnie wielkim błogosławieństwem, kiedy podchodzę do Pisma i staram się interpretować Nowy Testament, ponieważ Jezus i Jego apostołowie posiadali tylko Stary Testament jako Biblię swoich czasów. I gdy przyglądam się temu, co się działo w Koryncie, rozumiem, że jest szerszy kontekst, którym należy się zająć. Wierzę, że to wszystko zaczyna się na wieżę Babel w Księdze Rodzaju 10 i 11 rozdziale, gdzie rodzaj ludzki po potopie próbuje uniezależnić się od Boga. Już po upadku opisanym w 3 rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie Bóg powiedział: rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. A ludzie mówią: trzymamy się razem i budujemy miasto i nie ruszamy się stąd. I w pośród tego Bóg miesza im języki, co rozumiemy, że Bóg dał im różne języki. I to był Boży sąd nad ludzką niezależnością. Ale jak to często bywa z Bożym sądem, on zostaje obrócony w błogosławieństwo. Nacjonalizm, który dzisiaj obserwujemy na świecie, ja jestem Amerykaninem, ja jestem Izraelitą, ja jestem Chilijczykiem. Z jakiegokolwiek narodu pochodzisz, wiąże się z tym pewna lojalność. I przez to, co Bóg nam dał, to stanowi barierę do tego współczesnego dążenia do jednego światowego rządu i do kontroli jednego światowego rządu nad ograniczonymi zasobami tej planety. I patrząc na to z eschatologicznego punktu widzenia, widzimy, że jeden światowy rząd jest ostatnim tyknięciem w proroczym planie opisanym w 2 liście do Tesaloniczan w 2 rozdziale. Jeśli to widzimy, to zauważamy, że w Starym Testamencie funkcjonowały szkoły proroków. I bardzo podoba mi się ta historia, kiedy Saul, pierwszy namaszczony król Izraela, znajduje się w towarzystwie proroków. Kiedy nauczam o tym w koledżu, młodzieżówka w końcu zaczyna słuchać. Gdy czytamy, że Saul zdjął z siebie wszystkie ubrania i zaczął prorokować. I można doznać oparzenia słonecznego, jeśli przez cały dzień się prorokuje nago. I te grupy proroków stanowiły ciekawe zbiorowisko. I to w pewien sposób przemija wraz z nadejściem tych indywidualnych proroków. Ale jest to starotestamentowym doświadczeniem opisanym w księgach Samuela i Królewskich. Przechodząc do Nowego Testamentu, Dzień Pięćdziesiątnicy jest przełomowym momentem. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. I bardzo krótko chciałbym podzielić się moim zrozumieniem tego, co wydarzyło się w Dziejach Apostolskich, 2 rozdziale, a tym, co miało miejsce, jeśli chodzi o mówienie językami w Koryncie. I mam nadzieję, że to wzbudzi wasze zainteresowanie. Wielu z was ma teologiczne wykształcenie i mam nadzieję, że to da wam do myślenia, być może w nowy sposób, a może nie. Gdy przyglądam się temu doświadczeniu, jakie miało miejsce w Dniu Pięćdziesiątnicy, to najpierw akcent jest położony na głos
wiejącego wiatru. Akcent nie jest położony na sam ruch wiatru, ani nawet na ogień, który rozdziela się na jednostki, co, mówiąc na marginesie, wskazuje na wagę każdego z osobna, 120 osób, mężczyzn i kobiet zgromadzonych razem. I następnie, chociaż tekst nie mówi w jaki sposób, oni wydostali się z tego górnego pomieszczenia i znaleźli się między zgromadzonymi tam Żydami, pochodzącymi z różnych stron diaspory żydowskiej. Ludzie z różnych stron basenu śródziemnomorskiego, którzy przyszli do Jerozolimy zgodnie z nakazem Księgi Powtórzonego Prawa, która nakazywała mężczyznom z Izraela brać udział w trzech dorocznych świętach. A więc ci żydowscy prozelici zgromadzili się w Jerozolimie. W Dallas widziałem takie wielkie malowidło przedstawiające Dzień Pięćdziesiątnicy i na tym malowidle to ma miejsce na dziedzińcu świątyni. I bardzo możliwe, że tak było, chociaż wszystko zaczęło się w tej górnej izbie. I widzimy tam manifestację Ducha Świętego związaną z widokiem, z odgłosem i z wymową. I widzimy tych ludzi, którzy są określeni jako Żydzi z całego ówczesnego świata, którzy słyszą cudowne dzieła Boże ogłaszane w ich własnych językach. Czy to oznacza, że każdy z tych 120 mówił w innym języku w tym samym czasie? Zastanówmy się, gdybyśmy zebrali tutaj 20 osób i każdy z nich mówiłby w innym języku, zamiast przejrzystości mielibyśmy tutaj niezłe zamieszanie, ponieważ te wszystkie dźwięki zlewałyby się ze sobą. Osobiście wierzę, że te języki w dniu Pięćdziesiątnicy były cudem nie ust, ale ucha. Oni wszyscy słyszeli cudowne dzieła Boga w swoich własnych językach. I to ma dla mnie dużo większy sens. Ale to, co jest istotne, to nie jakiś znany język w Dziejach Apostolskich, ale języki, które nie są znakiem dla niewierzącego, z wyjątkiem tego pierwszego kazania, ale znak przede wszystkim, gdy czytamy dalej Księgę Dziejów Apostolskich, za każdym razem, gdy pojawia się jakaś bariera, czy to geograficzna bariera, czy jakaś rasowa bariera, czy bariera niechęci wobec Samarytan, za każdym razem, gdy ta bariera zostaje złamana przez Ewangelię, ta sama manifestacja, która miała miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy, ma miejsce ponownie. Pojawia się wśród Samarytan, pojawia się w domu rzymskiego setnika Korneliusza i później, gdy dyskutują o tym na pierwszym synodzie w Jerozolimie, mówią: Bóg przyjął pogan, Bóg udzielił im ducha, jakże my możemy ich nie zaakceptować? Bóg nie ma względu na osobę. I sens jest taki, że manifestacja języków w Księdze Dziejów Apostolskich była sposobem Bożego przemawiania do wierzących Żydów, że Bóg zaakceptował kolejną grupę. I dlatego twierdzę, że to doświadczenie opisane w Dziejach Apostolskich niekoniecznie jest takim samym doświadczeniem, jakie ma miejsce w zborze w Koryncie. Kiedy analizuję doświadczenie wierzących w Koryncie, przyglądając się biblijnemu tekstowi, ono bardziej odzwierciedla doświadczenie Greków, jak na przykład w świątyni Delfi, gdzie zazwyczaj kobieta, chociaż nie tylko, ale w większości przypadków, gdzie kobieta wydawała jakieś ludzkie dźwięki, przemawiała, a inna osoba, jakiś kapłan, tłumaczyła te dźwięki dla pozostałych osób, które były tam obecne. I wydaje mi się, że te języki opisane w Dziejach Apostolskich, i pomyślcie razem ze mną, za chwilę wrócimy do tamtego miejsca. Jeśli języki opisane w Dziejach Apostolskich były znanymi językami, Korynt, który był rzymskim miastem na greckim półwyspie, gdzie przebiegały szlaki handlowe ze wschodu na zachód, to ktoś w tym portowym mieście mógł mówić w tym języku. W Koryncie znajdowali się ludzie z całego świata. I gdyby ktoś przemawiał w zrozumiałym języku, ktoś inny tam by był, kto znałby ten język i mógłby go przetłumaczyć. Ale jeśli czytacie Biblię,
to widzicie, że nie potrzebujemy do tego tłumacza, ale potrzebujemy kolejnego daru Ducha Świętego, daru wykładu języków. Nie tłumacza, ale towarzyszącego daru. I osoba, która mówi językami, nie rozumie, co mówi, bez tego, który wykłada języki. I zbór nie rozumie, co oni mówią, bez wykładającego języki. I wykładanie języków jest tak samo nadprzyrodzonym darem, jak mówienie językami. I dlatego wierzę, że mówienie językami w Koryncie, chociaż użyte greckie słowo jest takie samo jak w Dziejach Apostolskich, jednak jest to inny rodzaj tego daru. Jedno doświadczenie odnosi się do sytuacji w Palestynie, a drugie odnosi się do sytuacji w Grecji. I oczywiście możecie się ze mną nie zgodzić. Jeśli chodzi o tą kwestię, wielu ludzi się ze sobą nie zgadza. Nawet moja mama się ze mną nie zgadza, więc nie przejmujcie się tym. Chcę raczej, abyście wzięli pod uwagę inną możliwość, niż kurczowo trzymali się tego, co już wiecie. Jako że podróżuję wiele po świecie, prowadząc pracę ewangelizacyjną i wiem, że w Ameryce Południowej baptyści najbardziej obawiają się wpływu zielonoświątkowców. Tam dosłownie niemal się czuje ten strach wśród baptystów. Ale gdy byłem w kościele w Norwegii, w zborze baptystów, gdzie pastorem jest prezbiter naczelny całego kościoła baptystycznego, na koniec nabożeństwa kobiety mówiły językami na każdym nabożeństwie. Jako młody chłopak nie dorastałem w kościele baptystycznym, ponieważ gdy zostałem powołany przez Pana, gdy miałem 12 lat, uciekałem przed Nim aż do 21 roku życia, kiedy poddałem się powołaniu na kaznodzieję i nie dorastałem w denominacyjnej tradycji. I w czasie moich misyjnych podróży poznałem wielu baptystów, którzy nie zgadzają się w tej kwestii i to doprowadziło do pewnego kryzysu w moim życiu. Komu mam wierzyć? W co mam wierzyć? Jest tyle różnych głosów nawet w jednej denominacji, nawet w jednym zborze czy w jednej rodzinie, którzy podchodzą do tych kwestii tak bardzo dogmatycznie. I w moim życiu kluczową kwestią jest to, by Biblia interpretowała sama siebie, abym też był w stanie wyjaśnić innym, w co wierzę i pozwolić innym, by sami to rozważyli i chodzili w świetle, który Pan im na ten czas daje. To, co mnie najbardziej razi, to nie to, że ktoś to rozumie w taki czy w inny sposób, ale niewzruszone, dogmatyczne stanowisko, postawa krytykanstwa i osądzania innych chrześcijan, jakbyś był jedyną osobą, która o tym myślała. I to, w jaki sposób ty do tego podchodzisz i w jaki sposób twoja tradycja to rozumie i w jaki sposób twoja rodzina do tego podchodzi, to staje się kryterium, na podstawie którego osądzasz wszystkich innych. I tak naprawdę o to mi dzisiaj najbardziej chodzi. Charyzmatycy nieraz napsuli mi dużo krwi, a ja naprawdę ich kocham. Mówiłem wam, że wolę być w samochodzie z charyzmatykiem niż z ponurym baptystą. I to każdego dnia. Dajcie mi charyzmatyka, ale arogancja, która od nich bije, jest powalająca. Pamiętam, jak w czasie jednej ewangelizacji byłem na nabożeństwie z Jamesem Robinsonem. Zostałem zaproszony na spotkanie modlitewne i poszedłem. I rozmawiała ze mną jakaś kobieta i była taka bardzo przyjemna i uprzejma. I w końcu zapytała, a gdzie ty chodzisz do zboru? Więc ja jej powiedziałem i ona od razu przestała ze mną rozmawiać. Nawet nie chciała na mnie patrzeć. I są takie grupy, które mówią, że mówienie językami jest dowodem zbawienia i dowodem duchowej dojrzałości. Jest też druga grupa, grupa, w której ja wzrastałem, która dostaje wysypki, gdy słyszy o innych darach niż głoszenie i dawanie. My tego nie robimy w czasie naszych zgromadzeń. A potem zaczynamy myśleć, że nikt nie powinien tego robić, ponieważ my jesteśmy blisko Boga i my tego nie robimy, więc oni też nie powinni. Dwie przepaście, dwie skrajności. Wszyscy powinni to robić, albo nikt nie powinien tego robić. Ale jak mamy do tego podejść w biblijny sposób? Wtedy wszyscy się na ciebie wściekną, ponieważ wszyscy znajdują się w jednym z tych dwóch obozów. Wydaje się, że zrównoważone chrześcijaństwo nie jest w modzie
wśród dogmatycznych, dominacyjnie zindoktrynowanych, aroganckich, krytykanckich, zachodnich chrześcijan. I nie chodzi o was, ale o baptystów w Kalifornii. I chciałbym tylko poświęcić chwilę, by zastanowić się, czy Biblia gdzieś mówi, że języki nie są dla wszystkich. Wierzę, że są na to biblijne dowody. Chciałbym, żebyście otworzyli ze mną Biblię. Jeśli chcecie się ze mną spierać, to spójrzcie na tekst i sprawdźcie, co tam jest napisane. Otwórzmy to miejsce, które bardzo wyraźnie mówi o darach Ducha Świętego. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, gdzie Paweł daje podsumowanie w wierszach 29 i 30. Wiem, że wielu z was uczyło się w Criswell, czy w Dallas, czy Southwestern i znacie grekę koine. Jeśli uważacie, że coś niewłaściwie interpretuję, to nie protestujcie od razu i nie mówcie, że jestem wielkim głupcem, ale przyjdźcie do mnie po nabożeństwie i porozmawiajmy. I w wierszu 29 i 30 w języku greckim koine pojawia się pytanie i użycie odpowiedniego przyimka determinuje oczekiwanie zadającego pytanie. Czy odpowiedź brzmi tak, czy nie? I wszystkie te pytania z wiersza 29 i 30 zawierają partykułę may, która wskazuje na to, że autor oczekuje odpowiedzi nie. I dokładne tłumaczenie brzmi następująco. Czy wszyscy są apostołami? Nie. Czy wszyscy są prorokami? Nie. Czy wszyscy są nauczycielami? Nie. Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Nie. Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Nie. Czy wszyscy mówią językami? Nie. Czy wszyscy je wykładają? Nie. Czemu to nie rozwiązało problemu? To nie rozwiązuje problemu, ponieważ ludzkie tradycje są ważniejsze niż natchniony tekst. I to, do czego przyzwyczajamy się w naszych rodzinach i zborach, zagłusza i ostatecznie zaprzecza naszemu twierdzeniu, że Biblia jest najwyższym autorytetem naszej wiary i naszej praktyki. Ustami wyznajemy, że wierzymy temu, co mówi Biblia, ale zabijamy się nawzajem z powodu naszych denominacyjnych, narzuconych nam poglądów. Moja mama przekazała mi wiarę w Pana Jezusa i wszystkie swoje uprzedzenia. 20 lat zajęło mi uporanie się ze wszystkimi uprzedzeniami mojej mamy, a wtedy nabyłem własne uprzedzenia i z tymi jeszcze się nie uporałem. I chciałbym was zapewnić, że mówienie językami jest wartościowym, duchowym darem i skupia się na jednostce, pomaga jednostce mieć bliską społeczność z Bogiem. To nie jest narzędzie międzyludzkiej komunikacji, chyba że zostaje połączone z darem wykładania języku. Nie wierzę, że jest to dar dla wszystkich, ale z pewnością jest dla niektórych. I wiem, że po nabożeństwie niektórzy z was podejdą do mnie osobiście i powiecie, ja mówię językami i ja cieszę się z tego, naprawdę się z tego cieszę. Ale jeśli jesteś nauczycielem szkoły niedzielnej, jeśli będziesz chciał, żeby wszyscy z twojej klasy mówili językami, to będziemy walczyć, ponieważ ten tekst mówi inaczej i to niewłaściwe nastawienie tak mnie złości. Pamiętam, jak poszliśmy z Peggy na pewne spotkanie, jeszcze nie byliśmy małżeństwem, ale byłem zaręczony z Peggy. Peggy i ja poszliśmy na takie charyzmatyczne nabożeństwo uzdrowieniowe w Pasadenie w Teksasie, w okolicach Houston. To bardzo niebezpieczne. I poszliśmy tam pewnego wieczoru i kobieta, która tam usługiwała, miała na imię Gertruda, nie wiem, czy ją znacie, czy nie, lata temu była znaną uzdrowicielką. Peggy i ja nigdy nie byliśmy w zborze, gdzie mówi się językami. Wielu ludzi mówiło językami i upadało na podłogę. Byliśmy zdumieni. I to było takie spotkanie dla chrześcijańskich biznesmenów. A ja zawsze szukałem Boga całym sercem. Chcę iść za Bogiem, nawet jeśli zajmie mi to całe życie. I podszedłem do tej kobiety, do przodu i powiedziałem jej, że jutro mam być ordynowany na baptystycznego kaznodzieję. I ja nie trzymałem się żadnych tradycji, ponieważ przez całe te wcześniejsze lata uciekałem przed Bogiem. I powiedziałem do niej, chcę, żebyś się o mnie pomodliła. Cokolwiek Bóg dla mnie ma,
to ja chcę to robić. I ona pomodliła się o mnie. I zupełnie nic się nie wydarzyło ze mną. Byłem bardzo rozczarowany. I tak się cieszę, patrząc wstecz na tamten czas w moim życiu, że nie byłem jeszcze tak zindoktrynowany przez baptystyczną niewiarę w to, że byłem otwarty, aby Bóg zrobił coś, jeśli by tylko chciał, ale to nie było Jego wolą dla mojego życia. Jestem nauczycielem. Myślę, że gdy Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale, mówię językami więcej niż wy wszyscy. I dalej Paweł mówi, chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami. I Paweł to mówi, ponieważ nie chce, aby używali języków w czasie publicznego zgromadzenia bez wykładania tych języków. Ale to mówi. I to jest niezwykłe, co baptyści są gotowi zrobić z tekstem natchnionym przez Ducha, aby obejść go, dlatego że oni tego nie robią. Często żartuję sobie z ludzi i nie robię tego na co dzień, chyba że Pan mi każe, ale chodzi o tych diakonów, że mają być mężami jednej żony. I to mnie zadziwia, że ani Paweł, ani Jezus nie mogliby być diakonami, jeśli chcemy literalnie podchodzić do tego przykazania. Pomyślcie o tym. Jeśli musisz być mężem jednej żony, żeby być diakonem, a jesteś kawalerem, to co zrobisz? Będziesz udawać? Zatrudnisz kogoś? Jak wiele z naszych teologicznych założeń, jak powinno się działać w Kościele, wynika z naszego dowodzenia na podstawie jednego wiersza, bez brania pod uwagę całej reszty Pisma, albo robienia rzeczy, które w ogóle nic nie mają wspólnego z Pismem, ale wyrośliśmy w tradycji, która tak robi. I wiecie, że jestem bardzo radykalny, ale nie przejmujcie się tym. Nie będę tutaj na zawsze. Więc cieszcie się, póki z wami jestem, a potem jak już wyjdę stąd, to możecie się o mnie modlić. Pytam się studentów w koledżu baptystycznym. Dlaczego jesteście baptystami? Jezus nie może być baptystą, bo pije wino. Paweł nie może być baptystą, bo mówi językami. Dlaczego więc ty chcesz być baptystą? Jeśli Jezus i Paweł nie mogą się do ciebie przyłączyć, to kim ty jesteś? To bolesne pytanie. No i wtedy pojawiają się niuanse. I pojawiają się konotacje. I wtedy wykonujemy taki teologiczny trik. I wtedy to, co mówi moja mama, staje się lepsze niż to, co mówi Paweł. To, co mówią w Nashville, staje się ważniejsze niż to, co mówi Pismo. Ja nie chcę was zmienić, namówić do tego, żebyście mówili językami. To w ogóle o to nie chodzi. Pytanie brzmi, czy kiedykolwiek czytałeś swoją Biblię, aby doinformować swoją dogmatyczną, denominacyjną tradycję. O to chodzi. Będziemy dużo radośniejsi i będziemy dużo bardziej się miłować, jeśli będziemy mieli więcej pokory w odniesieniu do zawiłych fragmentów Pisma, gdzie Paweł jest gotów pracować ze słabymi chrześcijanami i z mocnymi chrześcijanami. A my nie jesteśmy gotowi z nikim pracować, kto się z nami nie zgadza. I my niemal myślimy, mam nadzieję, że tak nie jest w waszym przypadku, ale często tak myślimy, że to, co ja myślę, to, co ja uważam, to jest to, co Bóg myśli. I proszę, nie walczcie ze mną, bo ja nie chcę walczyć z wami. A więc ty jesteś punktem odniesienia, tak? Więc twoja teologia jest kryterium, na podstawie którego będziemy sądzić każdą osobę, która twierdzi, że zna Chrystusa. W zeszłym tygodniu o mało nie wybuchnąłem duchowo, gdy próbowałem was zachęcić do myślenia. Nie musicie się ze mną zgadzać. Jako baptyści lubimy 1 Koryntian 14:34 o tym, że kobiety mają się zachowywać cicho w kościele. O, uważamy, że to jest coś bardzo ważnego. Wyciągamy ten wiersz i zapisujemy go na czerwono. Ale 5 wierszy niżej jest kolejny wiersz, o którym nigdy nie rozmawiamy, ponieważ on nie zgadza się z tym, co my myślimy. Ponieważ Paweł mówi, dlatego, moi bracia, gorliwie starajcie się o dar prorokowania, co w kontekście Koryntu wydaje się oznaczać komunikowanie dobrej nowiny. Gdy oni prywatnie czy publicznie nauczali, głosili kazania, dzielili się i nie zabraniajcie mówić językami. Nie wiem, dlaczego w niektórych kościołach mówi się językami, a w innych nie. I nie wiem, dlaczego dary nie manifestują się tak dynamicznie jak wtedy.
I często myślę sobie, że gdybym ja sam, czy jakiś inny ewangeliczny kaznodzieja, udał się do szpitala w jednym mieście i wzbudził kogoś z martwych, to z pewnością ludzie chętnie słuchaliby od nas Ewangelii. Ale Bóg zdecydował, że tak się nie dzieje. Wydaje się, że Bóg wie, że nasze społeczeństwo ma Ewangelię na każdym rogu, w różnych środkach przekazu. I ona dociera do ludzi na różne sposoby. I myślę, że Bóg wie, że ta manifestacja Jego mocy doprowadziłaby do przebudzenia. I o to się modlę. I mam nadzieję, że wy też się o to modlicie. Rozmawiałem z misjonarzami i to wcale nie jest zadziwiające, że te wszystkie dary w dużo większej mierze manifestują się w miejscach, gdzie Ewangelia jeszcze nie dotarła, że tam Bóg potwierdza żywotność i wagę swojego słowa tymi cudownymi darami pełnymi Jego mocy. I nie wiem, dlaczego nie ma ich więcej wśród nas dzisiaj, ale jestem temu bardziej oddany niż czemukolwiek innemu. To jest wzgórze, na którym jestem gotów umrzeć, że Biblia jest autorytatywnym, natchnionym Słowem Boga. I jest jedynym źródłem naszej wiary i praktyki. Jeśli możesz na to powiedzieć amen, to musisz na nowo wiele przemyśleć z tego, co słyszałeś i co otrzymałeś. I to, o co was błagam, to nie byście zgodzili się ze mną w kwestii języków, czy w następnym tygodniu na temat darów duchowych, ale abyśmy byli gotowi i w modlitwie otwarci, aby Bóg przez swoje słowo przemawiał do nas. Nie jakieś małe fragmenciki, które nam dobrze pasują, bo tak zawsze to słyszeliśmy, ale całe pismo w kontekście literackim i historycznym, abyśmy pozwolili całej Biblii przemawiać, a nie tylko trzymać się jednego wiersza czy jednej części, które są istotne dla naszej denominacji. I jakiego rodzaju teraz mógłbym dać zaproszenie? No, mam nadzieję, że nie zaczniecie zaraz modlić się językami, ponieważ wtedy już nie będę dalej mógł być pastorem pomocniczym w całym moim baptystycznym życiu. Ale ja nie chcę kontrolować Ducha Boga w żaden sposób, ale chcę, żeby Duch Święty miał swobodę działania. Niech Duch Święty działa. Niech działa w nas i niech działa w tym świecie. Niech Duch Święty ma wolność w pośród swojego ludu, aby pociągać ludzi ku Bogu, aby ich kształtować na obraz i podobieństwo Chrystusa. Modlę się, aby Duch Święty pomógł zwrócić nam się do Jego księgi, a nie do tradycji, abyśmy się wzajemnie miłowali. Nie dlatego, że się ze sobą zgadzamy, ale dlatego, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Modlę się o tą jedność, która była w pierwotnym Kościele. Modlę się o objawienie rzeczywistości natchnionego tekstu. I modlę się o miłość między braćmi. I modlę się o to w imieniu Jezusa.